Komputer Izyda, youtube.com, Dawidek Radio Ekstra, Radio Dawidek, Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Ekstra. Ja rozumiem, proszę Państwa, że ludzie się zniecierpliwili, ludzie już wątpią we wszystko, skoro nawet starszym nie można ufać. Bo wiecie Państwo, jak ci faryzeusze i saduceusze i jako cały ten Kościół katolicki, który jest fałszywym przyjacielem Biblii, spowodował, że ludzie przestali chodzić do kościoła, przestali wierzyć, no w takim procencie przestali chodzić, jak to, że kiedyś to chodzili prawie wszyscy, może pisarze, nie, może literaci, nie, bo przecież tacy jak Gombrowicz, no nie wiem, no różnie z tym było, kiedyś też od dziecka do kościoła katolickiego się chodziło, a tu stara wiara, stary park, stary tramwaj na ulicę Esperanto, 111 idzie. Musicie Państwo widzieć, że w Anglo-Ameryce Białystok jest Esperanto. Ludwik Zamenhof wymyślił język Esperanto, to właśnie tam. A tutaj jest tylko ulica Esperanto, gdzie w kierunku Muzeum Polin jedziemy. Wracamy do tematu, że ludzie nie ufają tym starym. Proszę Państwa, dlaczego? A przecież było odwrotnie u Indian w rodzie. Jak tu się mówi, że kto ma księdza w rodzie, tego bida nie uwodzi, ale tu ciągle w Polsce będziemy mówili o żarciu, o chlaniu, o jedzeniu i o piciu. Natomiast tam u Indian było, że ten najstarszy jest najmądrzejszy, prawda? W wiosce indiańskiej. Najstarszy, najmądrzejszy. A tutaj stało się odwrotnie, po żydowsku. To jest robota masonerii. Słusznie zresztą mówią, że założeniem masonerii jest w ogóle zniszczenie kościoła katolickiego. Ja wczoraj jeszcze czytałam na Facebooku, że kościoły będą zamienione w kawiarnie. To właśnie dlatego mówię, te kawiarnie, to one są już dawno, proszę Państwa, te kawiarnie. W Anglo-Ameryce Białystok w kościele, niemniej to wcale nie przeszkadza, że kościół katolicki funkcjonuje oczywiście.